przyjechaliśmy wczoraj do Spały i ja zacząłem swój okres rekonwalescencji, na który no teraz po sezonie przyszedł czas i no mam pierwszy tydzień na spokojne wejście w treningi. Spędzam czas na treningach z masażystami, z fizjoterapeutami, którzy bardzo mi pomagają, którzy są nowi w kadrze. I no i bardzo dobrze mi się pracuje. Dzisiaj idziemy na po południu na basen i tak wygląda mój czas. Ciężko trenujemy od samego początku. Jak widać po mnie, jestem strasznie śpiący, już prawie śpię na siedząco, bo już mamy po porannym treningu naprawdę ciężkim. Wczoraj bardzo ciężka siłownia, na pewno po dwóch tygodniach nic nie robienia, bo tak sobie zrobiłem takie trochę wolne. Jest ciężko i te pierwsze 3-4 dni, a na pewno cały tydzień też będzie ciężki. Myślę, że kolejny tydzień po weekendzie będzie dużo lepszy. My się liczymy z tym, że za tydzień dojedzie lub za dwa tygodnie dojedzie do nas grupa tej pierwszej kadry, z którą będziemy później już trenowali. No i później nastąpi naturalna selekcja i no, część chłopaków przejdzie do kadry B i będzie trenowała pod uniwersjadę, a reszta zostanie w Spale. Jeszcze nikt nie może mieć pewności tak naprawdę, kto będzie w której kadrze. Także no, w tej chwili skupiamy się na tym, na czym powinniśmy, czyli chłopaki na wchodzeniu w treningi, a na doleczaniu się i to jest nasz cel na obecną chwilę. Jest tutaj kilku debiutantów, którzy na pewno chcą się pokazać z jak najlepszej strony. Tak jak Paweł wcześniej powiedział, przyjeżdża też ekipa niedługo, już ten pierwszy skład, tak to nazwijmy, i te treningi na pewno się zmienią. Słyszałem coś o jakiejś kadrze na uniwersjadę, także zobaczymy, jak to wszystko będzie, jak to wszystko wyjdzie w praniu, jakie są plany trenera. Moja nadzieja w tej chwili to doleczenie się i nieodczuwanie bólu w trakcie gry. To jest mój jedyny cel na daną chwilę, a później oczywiście trenować na 100% i tylko i wyłącznie na tym mi zależy. Szczerze mówiąc, ja cały czas się czuję debiutantem za każdym razem, jak tu przyjeżdżam, ale już trochę spokojniej. Na pewno, no jeszcze ciężko cokolwiek powiedzieć, po dwóch treningach, jedna siłownia i tak naprawdę rano mieliśmy obronę. Zobaczymy, jak to będzie później. Myślę, że wszyscy są chętni do pracy, na razie nie ma żadnych kontuzji, wszyscy są zdrowi, a to chyba jest najważniejsze. Na szczęście śpię z otwartymi oczami, także co już było nieraz udokumentowane. Dlatego mogę być pewien, że zobaczę Karola, nawet jak się będzie w nocy na mnie czaił z telefonem i zdjęciami na Facebook. Cały czas z Pawłem, cały czas jedno miejsce. Nie, no jakoś tam już mam w głowie. Dzisiaj też zamierzam wrzucić jakieś zdjęcie, już gdzieś tam jak sobie w przerwach. Tego czasu tu w Spale jest dużo, także myślę, że na głupoty będzie bardzo dużo czasu, żeby cokolwiek wrzucać. Może trochę przystopuję i będę wrzucał co 2-3 dni, bo żeby tam tych ludzi wszystkich nie zanudzić po prostu. Nie, o transferach szczerze jeszcze nie mam pojęcia. Chodzą tutaj różne głosy między nami, zawodnikami, i no myślę, że jakieś informacje powoli wyciekają. Oczywiście nie mamy pojęcia, ile z tego wszystkiego się sprawdzi i no, tak jak sam nie znam swojej przyszłości, to nie znam całego klubu. Szczerze mówiąc, nic nie zależy ode mnie tutaj, jeżeli chodzi o transfery. Ja mam ważny kontrakt jeszcze przez 2 lata, także ja na pewno będę, na pewno też nie mogę powiedzieć, bo coś może się wydarzyć i mnie nie będzie, ale no, jestem trochę pewniejszy niż inni i mam jeszcze kontrakt na 2 lata, z czego bardzo się cieszę, bo już się czuję jak w domu trochę w Bełchatowie. Miejmy nadzieję, że te wyniki sportowe w przyszłym sezonie będą dużo lepsze. A co do transferów, to szczerze mówiąc się nie interesuję tym i jakoś tego nie śledzę, tylko tyle, co tam gdzieś jakieś plotki usłyszę, to tyle, ale nie siedzę w internecie, nie przeglądam, czy coś się nowego pojawiło.